w to święto, czy króli. Jak Państwo widzą, orkiestra też trochę inaczej w dzisiejsze święto. Trochę Mikołajów się tu znalazło, trochę reniferków. Nawet królów z domu, tylko jeden trzech miał udział, to jakoś poszaleli troszeczkę. Szanowni Państwo, na dzisiejszym koncercie, jak już wcześniej było powiedziane, trochę kolęd, trochę piosenek bożonarodzeniowych. Nasz jubileusz minął, był rok jubileuszowy i w tym roku jubileuszowym na koniec graliśmy taki koncert kolęd w Domu Kultury, ale no, wiadomo, że było ograniczenie, jeśli chodzi o publikę, więc postanowiliśmy na zaproszenie księdza proboszcza i inicjatywy Domu Kultury odpowiedzieć tym koncertem w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, kolędy to takie piękne, piękne piosenki, można powiedzieć, które powstawały już od XVII wieku. Pastorałki troszeczkę później, także myślę, że zawsze w tym okresie bożonarodzeniowym pięknie, chętnie śpiewamy ten repertuar, bo rzeczywiście nasze kolędy są bardzo fajne. Ale chciałbym też Państwu zaproponować inne kolędy z innych krajów, abyśmy mogli spojrzeć takim szeroką perspektywą na to, co, że tak powiem, świat oferuje. A muszę sięgnąć troszeczkę, bo trochę tego jest. Szanowni Państwo, teraz zmienimy ten nastrój tej dalszego koncertu. Ta kolęda, którą przed chwilą Państwo usłyszeli, takiej wersji troszeczkę modernistycznej, takiej rozrywkowej. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali, co to za kolęda. Tak, Wyśliczna Panna, ale posłuchamy sobie jeszcze jej w zupełnie innym wydaniu. Szanowni Państwo, angielska kolęda Westminster Carol, bardzo spokojna, odzwierciedlająca jakby ten klimat angielski oraz amerykańska Winter Wonderland, to z kolei piosenka bożonarodzeniowa, która mówi o pięknym, że tak powiem, świecie zimowym. Tą drugą kolędę zadryguje Robert Rzeźnik, mój zastępca i myślę, że w niedalekiej przyszłości następca.